kręgi z przeszłości. Archeolog Greg Jeffries, który specjalizował się w poszukiwaniu historycznych wraków, na starych zdjęciach lotniczych często napotykał zagadkowe ślady przypominające do złudzenia dzisiejsze piktogramy zbożowe. Najstarsze z fotografii pochodzą z roku 1945. Czy dowodzi to, że tajemnicze formacje nie są wymysłem naszych czasów, jak uważa wielu ludzi? Jeśli jest to zjawisko starsze, otwiera się droga do nowych hipotez i nowych możliwości. Na przestrzeni ostatnich lat teoria o tym, że za powstawanie kręgów i piktogramów zbożowych odpowiadają tzw. cropmakerzy, po angielsku twórcy zbożowych formacji, zyskała dość mocny grunt. Już dawno w odstawkę poszły teorie traktujące to zjawisko w kategoriach tzw. nieznanego. Badania z ostatnich lat jednak dość mocno przewartościowały naszą wiedzę w tym temacie. Choć na temat kręgów zbożowych powstało wiele publikacji, samą historię zjawiska w dalszym ciągu spowija mgła tajemnicy. Jak wiadomo, pierwsze udokumentowane formacje zbożowe datuje się na lata 50. XX stulecia. Dość głośna była sprawa tzw. gniazda Tolly z 1966 roku, kiedy miejsce pojawienia się agroformacji zostało po raz pierwszy dokładnie przebadane i udokumentowane fotograficznie. W tych czasach zjawisko to wiązano chętniej z aktywnością UFO niż działalnością żartownisiów. Dziś, w dobie aktywności cropmakerów, wielu badaczy uznało, że w zjawisku kręgów czy piktogramów zbożowych trudno doszukać się większej tajemnicy niż deska i sznurek, czyli przyrządy, które wystarczają do ich stworzenia. Historia dwóch kawalarzy, Daga Bowa i Dave'a Chorleya, pierwszych wygniataczy kręgów, którzy się do tego publicznie przyznali, sięga końca lat 70. i właśnie te czasy oficjalnie uznaje się za początek pojawiania się agrosymboli na polach Wielkiej Brytanii, kraju, który najbardziej w nie obfituje. Istnieją jednak dowody na to, że kręgi zbożowe występowały dużo wcześniej. O ile literatura folklorystyczna i średniowieczne legendy o aktywności polnych diabłów nie przekonują sceptyków, o tyle pewne dokumentacje fotograficzne sprzed ponad 80 lat mogą okazać się kamieniem milowym w badaniu kręgów zbożowych. Dość głośno zrobiło się o tym za sprawą Andy'ego Thomasa, który przypadkiem natknął się na bardzo starą notatkę publikowaną w Sussex Notes and Queries. Autor tekstu zamieścił bardzo dokładny opis formacji zbożowej odkrytej w Bow Hill niedaleko Chichester. Tekst wzbogacony był o dość dokładny rysunek i zdjęcie. I nie byłoby w tym znalezisku nic niezwykłego, gdyby nie data publikacji. Zdaniem Thomasa pochodzi ona z roku 1937, inne źródła podają datę 1932. Zdjęcie może nie jest dokładne, ale widać na nim wyraźnie zarys kręgu i oficjalnie uznaje się je za najstarszą fotografię agrosymbolu na świecie. Wszystko wskazuje zatem na to, że zjawisko kręgów zbożowych jest bardzo stare. Badaczowi Colinowi Andrewsowi udało się dotrzeć do relacji z początku XX wieku, które mówiły o dziwnych symbolach na polach. Ale jeszcze większą burzę od odkrycia Thomasa wywołał swoimi twierdzeniami inny badacz. Pewien naukowiec z Uniwersytetu Tasmańskiego, archeolog, postanowił przyjrzeć się sprawie kręgów i piktogramów od zupełnie innej strony i skorzystać przy tym z dobrodziejstw współczesnej technologii. Greg Jeffries, bo o nim mowa, od dość dawna interesował się tematyką agrosymboli po tym, jak miał okazję zapoznać się z historycznym opisem kręgów zbożowych w naukowym piśmie Science Journal Nature z 1880 roku. Mając doświadczenie w analizie zdjęć lotniczych, gdyż był zaangażowany w poszukiwanie wraków, postanowił wziąć pod lupę stare zdjęcia. Ułatwiło mu to Google Earth, który jakiś czas temu udostępniło nową funkcję. Dzięki zakładce History można przeglądać stare zdjęcia wielu miejsc na świecie i cofnąć się w czasie nawet do 1945 roku. Najstarsze zdjęcia to w większości materiał fotograficzny wykonany drogą lotniczą, na przykład przez RAF. Jeffries postanowił posłużyć się tym materiałem i po wielu godzinach analiz udało mu się wyłuskać prawdziwe cuda. Znalazł setki zdjęć, z czego 64 uznał za dyskusyjne. Widać na nich bowiem coś, co można uznać za kręgi i piktogramy zbożowe. Z nich Jeffries wyłonił 13 najbardziej wyraźnych fotografii. Liczba dziwnych, zaokrąglonych śladów, które możemy racjonalnie uznać za kręgi zbożowe, które zostały odkryte w dostępnych zbiorach 1945 Google, jest dość imponująca, mówił Jeffries.
Mimo że badania te nie obejmują więcej niż 35% powierzchni Anglii i wykluczają też znany z kręgów rejon hrabstwa Wiltshire, to i tak należy uznać, że w roku 1945 mogło pojawić się na polach angielskich około 100 różnych formacji. Można więc uznać za kłamliwe stwierdzenia, jakoby to ludzie byli twórcami wszystkich kręgów zbożowych. To z kolei nasuwa pytanie. Jeśli nie ludzie, to kto lub co jest odpowiedzialny za ich powstawanie? Jefferies ma w tej kwestii swoje własne zdanie i traktuje zjawisko agrosymboli jako fenomen przyrodniczy. Jego zdaniem za powstawanie kręgów odpowiedzialne są wiry elektromagnetyczne w postaci zjonizowanych kul światła, jakie dość często udało się zaobserwować w miejscach powstałych kręgów. Jednak skąd ta energia pochodzi i co ją wywołuje, pozostaje wciąż niewyjaśnioną zagadką. Bazując na swojej wiedzy, podejrzewam, że siły zaangażowane w tworzenie kręgów reprezentują potencjalnie nowe, nieznane nauce pole energii, wyjaśnia Jefferies. Ich zbadanie może otworzyć nowe furtki i przyczynić się do rozwoju technologii. Gdyby nauka nie była tak nieśmiała i ignorancka, na pewno żaden naukowiec nie lekceważyłby tego zjawiska i nie uznał go za niewarte dalszych badań. Zdjęcia odkryte przez Jefferiesa są tematem ciągłych dyskusji. Nie brakuje oczywiście głosów krytyki. Niektórzy są zdania, że to nie kręgi, tylko wyznaczone miejsca do lądowań dla ćwiczących w okresie II wojny światowej spadochroniarzy RAF-u. Trudno jednak uznać to przypuszczenie za słuszne. Wszak wiele z tych formacji to nie tylko pojedyncze kręgi, a bardziej złożone symbole. Dyskusyjna pozostaje w tym wszystkim kwestia, czy RAF zajmował się przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych na prywatnych polach angielskich farmerów. Osoby zainteresowane tematyką kręgów zbożowych z pewnością jeszcze usłyszą o Jefferiesie. Zamierza on kontynuować badania nad agrosymbolami bezpośrednio z ramienia Uniwersytetu Tasmańskiego, a na temat swoich dotychczasowych rezultatów pisze książkę. Już na obecnym etapie swoich prac wywołał zamieszanie w kręgach badaczy. Najwyraźniej należy odstawić teorię Kropmakera i jeszcze raz przyjrzeć się zjawisku agroglifów od strony naukowej i historycznej. Autor Damian Trela. www.czastajemnic.blogspot.com. Opublikowano na łamach portalu infra.org.pl za zgodą autora. Czytał Ivelios. Damian Trela to badacz zjawiska UFO, dokumentator, publicysta, związany z Legnickim Klubem Badań Zjawisk Nieznanych Kontakt. Zawodowo związany z lotnictwem cywilnym. Obecnie pracuje nad książką na temat zjawiska kręgów i piktogramów zbożowych. Można się z nim skontaktować przez jego blog Czas Tajemnic. www.czastajemnic.blogspot.com